wygryw życia. Właśnie na to, czego chciałam uniknąć. Ten pierd to jest sos. Boże! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam was na kolejny odcinek. Ja pana zjadam. Pierwsza rzecz, na którą mogliście zwrócić uwagę, to moja twarz. I to, że jedną stronę mam zupełnie inną niż drugą. A jest to dlatego, że na kanale Beauty zrobiłam kolejny film typu pół twarzy takiej, pół twarzy takiej. Więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam tutaj. A tymczasem przejdźmy do odcinka. Minęło już bardzo dużo czasu, odkąd był jakiś odcinek z Tyłkiem w roli głównej. I dzisiaj jest właśnie kolejny taki odcinek, więc nacieszcie się tą chwilą, bo jest to kolejny pudding w kształcie Tyłka. Nice. Ci, którzy oglądali poprzednie odcinki, to wiedzą, że te zestawy z tyłkami były albo z Gudetamą, albo z Crayon Shinchan. I teraz jest ktoś zupełnie inny. Ja szczerze mówiąc tej postaci nie znam, ale też wydaje mi się, że to jest jakaś postać z anime, no bo skąd oni by to brali? Więc jest zupełnie coś nowego, zupełnie nowa postać i zupełnie nowy wymiar puddingu w kształcie tyłka. Dla niektórych może to być niepokojące, ale jest tutaj właśnie pokazany kształt tyłka, tutaj jest jakaś twarz, a tu... no właśnie... co to jest? Dymek. Nie wiem, to może być dla niektórych niepokojące, cringe'owe, a dla niektórych śmieszne, ale to jest chyba jakiś taki dymek wychodzący z tyłka. Czyli ja bym to nazwała, że to jest pierdymek. O Boże, nie, wytnijmy to. Tył zestawu wygląda w ten sposób, jest tutaj pokazana instrukcja, plus co trzeba sobie przygotować, co jest w zestawie. Więc jak gdyby z tyłu są wszystkie potrzebne informacje. Naprawdę, wydaje mi się, że to chyba będzie najobrzydliwszy z tych zestawów z tyłkami. Tak. I mimo, że jest to bardzo niepokojące, to nie przedłużajmy i zabierzmy się do roboty. Najpierw odetnę brzeg. I teraz zobaczmy, co jest w środku. Dum, 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 dum. To było na tyle, opakowanie zostało uwolnione. No cóż, wygląda to bardzo biednie, muszę przyznać, zwykle jest więcej rzeczy, ale okej. Okay. Więc jak widzicie, mamy czerwoną saszetkę, na której są tęcze. Nie wiem, co one mają oznaczać, no ale w każdym razie jest czerwona saszetka. Jest druga żółta saszetka z gwiazdkami. I jest też ta oto przepiękna foremka. I jak widzicie, jest to, na czym wszystkim zależy, czyli tyłek. I ten tyłek ma oczy, czapkę i policzki. Spójrzcie na to. Oczy, brwi, policzki, włosy i czapka. Jest to bardzo niepokojące. Ale powinnam się już przyzwyczaić do tego, robiąc te japońskie zestawy od 4 lat. Dalej mamy takie zagłębienie i potem... o, na szczęście! Zagłębienie z misiem albo jakimś chomiczkiem czy czymś. Bo tutaj właśnie były do wyboru, w sensie można było wylosować dwie różne foremki. Albo właśnie foremkę z misiem, albo foremkę z tym dymkiem, który jak wiemy wcale nie jest dymkiem. O Boże. Więc cieszę się, że tutaj jednak jest misio. Misio jest zdecydowanie lepszy. Wygryw życia. Okej. Okay. Więc teraz patrząc na instrukcję, to co musimy zrobić to... to będzie trudne. O! Okej. Okay. Może nie aż tak trudne. Oczywiście chciałam przypomnieć, że cała instrukcja jest w języku japońskim, którego nie znam, ale robię te zestawy już tak długo, że jestem w stanie to zrobić tylko i wyłącznie z rysunków i numerków. To jest umiejętność. To jest umiejętność. Dziękuję. Przygotowałam różowe tło, żebyście lepiej widzieli, co tutaj robię. Więc pierwsza rzecz, którą muszę wziąć, to mleko. I przygotowałam sobie 100 ml mleka, tak jak poprosili. I teraz trzeba odmierzyć 80 ml mleka i w tym ma pomóc to zagłębienie. Czyli podobno dwie takie miarki to jest właśnie 80 ml. Jeżeli dobrze przeczytałam. A więc teraz spróbuję nie wylać tego. O Boże. Wzięłam sobie pojemniczek z dzióbkiem teraz, bo dzięki temu nie wyleję. Muszę odmierzyć dwie takie miarki. Dobra, jedna. I teraz biorę sobie szklankę i przelewam to do szklanki. I teraz odmierzam drugą miarkę. I tak samo przelewam. Teraz, kiedy już mam nalane mleko, z instrukcji wynika, że muszę wziąć czerwoną saszetkę. Przesypuję, przesypuję. Okej, okay, proszek wygląda w ten sposób. O, co? O mój Boże, jak to ładnie pachnie! To pachnie jak karmel, jak taki cudowny, najlepszy karmel.
No way, o Boże, jak to przepięknie pachnie. Nie spodziewałam się tego, myślałam, że to będzie zwykły waniliowy zapach. No ale dobra, w każdym razie teraz wsypuję to do tego mleka. I teraz muszę to wszystko wymieszać, więc mieszam, mieszam, mieszam. Mieszam, mieszam, tak żeby wszystko się rozpuściło. Dalej, dalej, ręce gadżeta. Ale w ogóle jaki ma właśnie fajny taki waniliowo-karmelowy kolor. Bardzo mi się to podoba. Jezu, jak to pięknie pachnie. Wygląda jakby było wymieszane. W zasadzie. Chyba jedyne co tutaj w miarę tak zostało to żelatyna, ale ona chyba się nie rozpuści jak jest tak zimny płyn. Dobra, więc na razie załóżmy, że to jest zrobione. I teraz co następnie? Następnie czas na mikrofalówkę. Jest tutaj napisane, że przy 500-watowej mikrofalówce trzeba to włożyć na minutę i potem wygląda to, że trzeba to przemieszać i potem włożyć jeszcze na 20 sekund. Tak mówi instrukcja tutaj, w tym miejscu. Więc zaufam instrukcji i pójdę do mojej mikrofalówki. Okej, minęło trochę więcej czasu niż powinno, bo przychodzę z dobrymi i złymi wieśćmi. Najpierw zacznę od złych. Wzięło i mi wykipiało w mikrofalówce, jak widzicie, dlatego ta szklanka wygląda tak, jak wygląda. Ale dobrą wiadomością jest to, że nie wykipiało wszystko, więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić chociaż część tego puddingu. No tak to jest, musicie naprawdę kontrolować i patrzeć, jak tam wygląda sprawa w mikrofalówce. Ja się zagapiłam. W każdym razie, teraz muszę wziąć tą foremkę. Tę foremkę. I przelać masę właśnie do tego zagłębienia. Głównie do tego, bo to na tym nam najbardziej zależy. Więc może zobaczymy, czy chociaż to się wypełni. Ej, serio, muszę wam powiedzieć, że jest mi mega przykro, bo powinny wyjść dwa puddingi, a mi wyjdzie niestety tylko jeden. I to nawet jak widzicie nie do końca aż taki pełny, ale przynajmniej jest okej, przynajmniej mamy jeden ten najważniejszy. No cóż, ten drugi będzie musiał być smutny. I teraz, kiedy to już mamy ogarnięte, trzeba wstawić ten pudding na 2-3 godziny do lodówki, żeby stężał. Więc ja teraz będę musiała czekać tyle czasu, zanim go zjem. No niemożliwe. No w każdym razie, muszę to zrobić, więc teraz jest w takiej formie, takiej płynnej bardzo. I zobaczymy, jak będzie wyglądał za 2-3 godziny. 3 hours later. Witam z powrotem po 3 godzinach. Tak wygląda nasz budyń, a w zasadzie mój budyń, bo ja go będę jeść. Będę go zjadł. Okej. Okay. Więc wygląda na to, że się zżelował. I to całkiem nieźle, jest dosyć mocno twardy. Więc spojrzę tu na instrukcję, co tu jest napisane. Dobrze. Teraz czas wziąć talerzyk. Postawię go tutaj. Tak w ogóle to tak wygląda ten budyń jeszcze w foremce. O! Mleko! Z tej strony tak, z tej tak. Pięknie. Tyłek z oczami. Hit. No dobrze, więc teraz trzeba go jakoś wyciągnąć, więc ja sobie tutaj go trochę odkleję od brzegów, bo już mam doświadczenie w tym, już wiem jak to się robi. Okej, okay, odklejono od brzegów, więc jest git. I teraz spróbujemy go wycisnąć. Yeah! Patrzcie tylko na to, jak on się błyszczy w ogóle, jak się świeci. O! Ale jest taki bardziej sztywny, bardziej twardy. Wiecie, do jakich ja byłam przyzwyczajona, do takich bardzo wiggle, wiggle, wiggle. Właśnie do takich. A ten jest taki bardziej sztywny, może przez to, że ten budyń się wygotował w mikrofalówce? Nie mam pojęcia, może taki miał być. W każdym razie możecie zobaczyć, jak wygląda z bliska, tak? Pięknie wszystkie szczegóły widać, policzki, oczy, brwi, czapkę, no wszystko. Okej, okay, no jest. Cute nawet. Nawet nie najgorszy, tak miło. Więc kiedy mamy to, to została nam jeszcze jedna saszetka. I tu będzie... O nie! Spójrzcie na to, to jest saszetka właśnie na to, czego chciałam uniknąć. Ja myślałam, że to w tej foremce właśnie będzie, a to jest po prostu... To jest sos. Ten pierd to jest sos. Okej. Okay. No, świetnie. Więc na razie to odłożę na bok. I wezmę tą saszetkę, już sobie ją przygotuję. I tutaj trzeba znowu wziąć kubeczek, po który muszę pójść. Meanwhile. Wezmę sobie taką miseczkę, żeby było bardziej, wiecie, taka mniejsza, adekwatna do ilości mleka. Teraz wezmę sobie miarkę, mleko. I tutaj jest narysowane, że chyba muszę odmierzyć po prostu jedną tą miarkę. Jedną miarkę, aha.
Idealnie. I nie ma łóżeczki. Boże! Co to się może dzieje? Nie, to jest widelnic. Okej, jestem z powrotem. Łóżeczka przyszła. Dobrze. Mamy łóżeczkę, mamy mleko, więc teraz muszę przelać to mleko tutaj, do tej miseczki. Teraz muszę otworzyć tą żółtą saszetkę. I proszę, wygląda tak. Czy on jest cytrynowy? Czy to jest cytrynowe? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to pachnie. No ale dobra, wrzućmy to tutaj i sprawdźmy. I teraz trzeba to wymieszać. O, świetnie, tylko nie za bardzo chce się mieszać, jak widzicie. No dawaj. Okej, coś się zaczyna dziać. Ale to jest takie dziwne, krupkowate, w ogóle się nie chce mieszać. Bez sensu. Ale postaram się. Może to takie ma być, nie wiem, ale będę mieszać. Ale to jest dziwne, już dawno nie widziałam takiej konsystencji. Czemu tak? Zajmie wieki. Okej, to zaczęło już gęstnieć i widać, że konsystencja trochę się wyrównała. Mam wrażenie, że już nic więcej się z tego nie wyciągnie, więc załóżmy, że to jest ogarnięte. I teraz, tutaj jest jakaś mega dziwna instrukcja w ogóle nakładania tego i to jest takie niepokojące. W każdym razie wygląda to w ten sposób. Tak, więc najpierw się nakłada takimi jak gdyby łyżeczkami, a potem się to jakoś tak specjalnie robi, żeby to wyglądało jak taka chmurka, więc spróbuję tak zrobić według instrukcji, żeby nie było. Więc biorę sobie talerzyk. Och, nie wierzę, dobra. Okej. Po jednej łyżeczce jest tutaj pokazane, że po jednej łyżeczce... Po jednej łyżeczce. I teraz w teorii ma to być jakieś takie coś tam i z tej strony ma iść o tak. Nie wierzę w to, co ja robię. Ale robię według instrukcji. Robię według rysunka. Rysunka, nie wiem. I załóżmy, że tak właśnie to ma być. Nie wierzę w to, co widzę. To jest dziwne, to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. W ogóle nie wiem, jak to wygląda, no ale okej. Okay. To są moje umiejętności artystyczne w tym temacie. Bardzo dziwnym. I to by chyba znaczyło, że to finito. Że zestaw jest zrobiony, więc teraz nadejszła pora na próbę testu. Bo próba testu to rzecz święta i niech każdy o tym pamięta. No niestety w tym zestawie trochę sfailowałam i jak gdyby mam 2/3 zestawu zamiast 3/3, bo trochę mi wykipiało i to moja wina. Ale teraz czas spróbować, jak to smakuje. I nie wierzę, że będę jadła to. W sensie ten dziwny tyłek. Jeszcze tutaj dam tak, żeby było dokładnie widać zbliżenie. No dobrze, ale pamiętam, że poprzednie pudingi były naprawdę smaczne, więc załóżmy, że ten też będzie. Pachniał przepięknie, właśnie, pachniał karmelowo, już zdążyłam zapomnieć. W takim razie czas ukroić kawałek. Pół pośladka. I najpierw spróbuję sam budyń. Ej, rzeczywiście jest taki bardzo dobry karmelowy. Ej, to jest na maksa dobre, bo on jest taki słodki, ale właśnie karmelowy. Okej, dobra. To teraz trochę tej chmurki. Co to może być? Bardzo gęsty, taki budyń, ale właśnie nie taki, wiecie, żelkowy, tylko taki w miarę gładki. I chyba waniliowy, tak mi się wydaje. Ale to, czego chcę spróbować, to... tego budyniu razem z tym jakby budyniem, bo to jest trochę taka inna forma budyniu. Jeden jest bardziej zwięzły, drugi jest bardziej taki luźny. Wow! Okej, razem to jest hit. Wow! Ej, serio, nie mogę się oprzeć, to jest takie dobre.
Wygląd na piątkę i smak na piątkę, bo zdecydowanie pycha. I co może być lepszego od puddingu w kształcie tyłka? No mało rzeczy. Pamiętajcie, że filmy na tym kanale wychodzą w każdą środę, a na kanale Beauty wychodzą w każdy piątek, więc widzimy się tam. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać więcej filmów, to tutaj macie do wyboru dwa po tej stronie i kliknijcie sobie w którejś z nich. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to możecie naprawić klikając tutaj na górze oczu. W moją twarz. Więc pozdrawiam i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa pa.